Jeżeli musi pan opowiedzieć o sytuacji Bochum Borussia. Dlaczego pan rzucał w sędziego rzeczami? To nie ja, to kibic Bochum. Mecz został anulowany? Słucham? Nie, 2-0 się skończyło i tak było na boisku i tak się skończył jako walkover. Aha. No to fajnie, nie? Do przepisów niemieckiej federacji to jeśli się zakończy właśnie z taką sytuacją, to zostaje wynik z boiska, jeśli będzie 2-0 lub więcej. To inaczej niż w Polsce. Dzień dobry. Cześć Aga, słyszałem o twoich przygodach. Nie, Kaj, tak dzisiaj nie jestem. Musisz pociągnąć te kulisy. Nie, dzisiaj tej twarzy nie ma nigdzie. Nie bardzo będzie fajnie mi się jechało, generalnie pozdrawiam PKP, pozdrawiam moje życie. I to ty, to chcę ci powiedzieć. Zobaczymy cię na Instagramie dzisiaj? Nie, zobaczycie mnie na Instagramie dzisiaj. Nie. Czy dzisiaj będzie tak remisowo, jak remisowe są wyniki Krakowi z Piastem? Oby nie, z tego co sprawdzałem, to Piast ostatnie 4 mecze tutaj przegrał. To remisowo to dla Piasta chyba nie byłoby tak najgorzej. Tak, mówię w ogóle nie rywalizacji ekstraklasy, no ale wiadomo, tak. Nie, no myślę, że co fajne boisko. Myślę, że dwie drużyny, które chcą grać w piłkę, prowadzić grę, no to na to liczymy, że będzie też trochę jakości w tym graniu. No a kto wygra, no powiem ci, trudno powiedzieć, nie? Mhm. Na pewno ciekawy mecz będzie. To się zgadza. We'll be right back.
żelazna defensywa, kolejne czyste konto. Tak, bardzo się cieszymy, tym bardziej, że strzeliliśmy bramkę i wygraliśmy ten mecz. Piękna bramka, nawet chyba zasłużył na wygranie meczu. Tak, przeprowadziliśmy świetną akcję zespołową i od samego początku ona wyglądała dobrze. Cieszymy się, dopisujemy kolejne trzy oczka i idziemy dalej. I jedziemy dalej. Kto dzisiaj wygrał mecz? Nagrać ekipę wjazdową, która jeszcze nie przegrała. Powiem, z kim zaczęliście jeździć i z kim nie przegraliście ani jednego meczu jeszcze. Ze mną. My nie przegrywamy. My nie gramy. Nie no, z tobą też. No, ja myślę. Dokładnie. Czyli wracamy do Gliwic trzema punktami. Dokładnie. Starczą czy na tarczy? Starczą. Ale potrzebowałem chwili na zastanowienie. Podchwytliwe pytanie, panie rzeczniku. Dokładnie. Spoko. A żeby poznać historię tego zdjęcia, podajcie na nasze socialki.